Był Wojciecha na Warszawski, to teraz tutaj na razie tylko tak od zewnątrz daj Stasio wodę, przyniesie w słoiczku tutaj. Kwiatek postawi, także jak na cmentarzu, bo stare dewotki, one zajęte są grobami. No moja siostra to jak na 1 listopada, to wszystkie groby musi obskoczyć. Ten Rysio, jak w pracy tam ten nasz Rysio Kaleta, mówi: o Jezu, i Małkini, i Warszawie, wszystkie groby musi obskoczyć. Czyli widzicie Państwo, jest to wtórne żydostwo. I teraz tak, jak idzie Jezus Chrystus i mówi: pójdź za mną. Jezus idzie głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Jest to sytuacja jednorazowa, niepowtarzalna. Potem jeszcze go więcej nie będzie. Pójdź za mną. No to ten ktoś mówi: Jezu, muszę pochować ojca swego. To Jezus mówi tak: niech umarli grzebią umarłych. Czyli, że zwraca uwagę na sprawy duchowe, które to sprawy duchowe są ważne, najważniejsze. Ale moherowie jakoś tak tego nie mogą pojąć. Mają Ewangelię, ona leży obok. Oni tej Ewangelii, czyli Biblii, czyli też i Pisma Świętego, w ogóle nie czytają. Mają przeróbki, szatan diabeł się o to postarał, żeby też przy okazji i Biblię zamienić w łacina, aby ona była cudowna i cudem wielkim i szczególnym, ale oni jej nie rozumieją. I tak się przyjęło, że tu są rabbi, uczeni w piśmie i faryzeusze, docent, doktor habilitowany XXI wieku. A wy jesteście nikim, niczym, ciemni, zacofani. Nie cytaty, nie pisaty.